Szybkie tutoriale z Blendera, odcinek drugi, czas start. Mając podstawową wiedzę teoretyczną, dlaczego akurat Blender i na jakim sprzęcie działać, zajrzyjmy teraz, co się w nim kryje. Po ściągnięciu instalacji Blendera pojawia się okno startowe, w przypadku którego, jeżeli pracowaliście na wcześniejszej wersji Blendera, macie możliwość importu, ustawień i wtyczek, natomiast jeżeli nie, no to wszystko przed Wami. Pierwsze, o co należy zadbać, to panel preferencji. Na początek zakładka System i wybór sprzętu renderującego. Jeżeli dysponujecie kartą wspieraną przez Optix, zaznaczcie ją w odpowiednim okienku. Zanim przejdziemy do panelu właściwości z prawej strony ekranu, warto mieć podstawową wiedzę, jak działa rendering za pomocą silnika Cycles. Stara się on naśladować rzeczywistość, w której promienie świetlne są emitowane przez źródło światła, na przykład słońce. Następnie odbijają się od wszelkich powierzchni nas otaczających, zmieniając swój kolor, aż trafią do naszego oka. W przypadku Cycles, dla uproszczenia tego procesu, promienie są emitowane przez kamerę w każdy piksel i po odbiciach próbują trafić w źródło światła w naszej scenie. Jeżeli im się uda, następuje droga powrotna i jak w rzeczywistości. Promienie kalkulują swój kolor, zanim trafią do kamery i określą kolor danego piksela. Przejdźmy do właściwości z prawej strony ekranu, gdzie mamy możliwość dostosowania ustawień Blendera. W zakładce Render wybieramy silnik renderujący. W przypadku ArcVisu najlepiej sprawdzi się wspomniany Cycles, oparty o rendering za pomocą karty graficznej, czyli GPU. Ustawienie samplingu, czyli ile razy kamera ma wystrzelić promień w dany piksel. Osobno dla viewportu, dla szybszej pracy, także tutaj zalecam niskie wartości i renderingu, który wymaga wartości wyższych. W zależności od zastosowań, oczekiwanych rezultatów, poziomu szumu w scenie oraz czasów renderowania, od kilkuset do nawet kilku tysięcy sampli. Tutaj matematyka jest prosta, dwa razy więcej sampli spowoduje dwa razy dłuższy render, ale zarazem większą jakość. Następna ważna sprawa to denoising, czyli algorytm usuwania szumów powstających przy renderowaniu. Start sample dla viewportu ustawiamy na tą samą wartość co sampling, żeby denoiser odszumiał nam wyłącznie wyrenderowany obraz, a nie każdy sample po kolei. Kolejna opcja Light Paths określa nam ilość odbić od powierzchni, zanim Blender zaprzestanie poszukiwania źródła światła. Im mniej, tym więcej szumu, a zarazem mniej realistyczny render. Tutaj, jak w przypadku samplingu, wartość jest dostosowana do użytkownika. Ja dysponuję sprzętem, który pozwala wpisywać mi duże wartości bez większego wpływu na czas renderowania. Niemniej zalecam wartości od 8, a transparent dla świętego spokoju co najmniej 50. Dalej ważne okno Simplify. Blender przed rozpoczęciem renderowania ma możliwość przeskalowania naszych tekstur do niższych rozdzielczości, dzięki czemu używamy mniej pamięci. W zależności od zastosowań zazwyczaj ograniczamy się do rozdzielczości 2 lub 4K. Ostatnie istotne ustawienie, Color Management, czyli przestrzeń kolorów, w której pracujemy. Więcej o tym możecie się dowiedzieć z mojego streama na kanale Nvidia GeForce Polska zatytułowanego Światło w Blenderze. Dlatego ograniczę się do wybrania View Transform AGX-a, który daje najlepsze efekty, a kontrast dostosujecie już sobie sami do pożądanych rezultatów. I to tyle z podstawowych ustawień Blendera. Dzięki, do zobaczenia.